Parafia w niedzieli. Niedziela w parafii. Rzeczpospolita parafialna. Kłaniam się Państwu i zapraszam do lektury Niedzieli Częstochowskiej. Duchowa adopcja stała się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej przekazane w objawieniach w Fatimie, w których Maryja prosi o modlitwę różańcową, pokutę i zadośćuczynienie za grzechy. Pisze na pierwszej stronie Niedzieli Częstochowskiej Beata Pieczykura. Może z tej okazji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca zjawilibyśmy się z białymi różami, symbolami czystości i życia. Niech papieskie Totus Tuus stanie się naszym zawołaniem. Sięgajmy do wzorów życia duchowego Jana Pawła II, pisze ksiądz Ireneusz Skubiś. A nade wszystko miejmy wciąż przed oczami jego świetlany przykład. Lektorat stanowi okazję do częstszej lektury Pisma Świętego i rozważania go. Dzięki temu chcę być jeszcze doskonalszym uczniem Chrystusa. Zwierzają się na łamach niedzieli nowo upieczeni lektorzy. Każde życie jest święte. Niezależnie od tego, czy ma dzień, czy 100 lat, pięknie o tym pisze Magda Nowak. O dzieciach utraconych, o duchowej adopcji i o aborcji i o tym, gdzie szukać pomocy, wsparcia w trudnych momentach. Niedziela pod tym względem będzie dla Państwa również pewnym oparciem. Warto w okresie Wielkiego Postu przypomnieć, że w archidiecezji częstochowskiej są miejsca związane z kultem Jezusa przy słupie biczowanego. Jednym z takich miejsc jest sanktuarium w Borownie. Znajduje się tam obraz z wizerunkiem Pana Jezusa przy słupie biczowania. Ten piękny obraz jest otoczony żywym kultem. Jesteśmy spadkobiercami wszystkiego, co się tu działo, powiedział ksiądz Antoni Kaczmarek, proboszcz parafii w Przyrowie, na początku niezwykłych uroczystości 650-lecia istnienia parafii oraz 650-lecia nadania praw miejskich przez króla Kazimierza III Wielkiego. Polecam sympatyczne sprawozdanie z tego wydarzenia. Karolina Ścigienny, artystka, zmarła w wieku 96 lat. Była autorką prac malarskich, rzeźbiarskich, medalierskich, rysunków, znakomitych witraży, pasyjnych reliefów. Cała jej twórczość była na chwałę Najwyższego. Sławomir Bałt wspomina zmarłą artystkę oddaną Bogu i ludziom. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłej lektury i do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże! Parafia w niedzieli. Niedziela w parafii. Rzeczpospolita parafialna.